Temat dnia. Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka, to jest Dzień w Polskim Radiu 24. Witam naszych słuchaczy w poniedziałek 14 lutego. Gościem Polskiego Radia 24 jest szef klubu Ronina, publicysta Józef Orzeł. Dzień dobry Panie redaktorze. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie redaktorze, cały czas trwa ofensywa dyplomatyczna dookoła Ukrainy, dookoła sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Ten temat był także jednym z tematów rozmowy między prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej a premierem Kanady. W zeszłym tygodniu cała seria spotkań. Boris Johnson w Warszawie, Liz Truss, czyli minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, z kolei w Moskwie na rozmowie z Ławrowem. I wszyscy chyba się zastanawiamy, do czego ostatecznie dojdzie. Czy w Pana ocenie Rosja będzie chciała wejść na terytorium Ukrainy, czy jednak Putin szuka możliwości wycofania się z tej eskalacji napięcia? Po pierwsze, to z czym mamy do czynienia, to ze świetną pracą dyplomacji rządu rosyjskiego, który od kilkuset lat potrafi Europę straszyć, potrafi ją trzymać w niepewności i jakby zarządzanie niepewnością jest jego specjalizacją. Ale Zachód taki głupi nie jest, w związku z czym zabrał się za tę samą taktykę. W tej chwili obie strony grają na to, że druga strona ustąpi, ponieważ nie wie na pewno, czego może się spodziewać. Więc najpierw zacznijmy od Rosji. Otóż jaki jest cel w ogóle rządu Putina? Nie jestem pewien, czy inne ekipy, które po nim przyjdą, będą taką politykę imperialną trzymać. Otóż celem Putina, i to od dawna, czego może nasi analitycy i politycy widzieli, jest to, co bym w skrócie nazwał ZSRR 2.0, czyli nowoczesna forma imperialnej Rosji, która wraca do swoich wpływów, takich, jaki miał w najlepszym czasie w Związku Radzieckiego właśnie ten komunistyczny ustrój. I nie chodzi tu tylko o Ukrainę. Ukraina w tej chwili jest następnym krokiem po Mołdawii, po Gruzji, poczynając wcześniej od Czeczenii, która była wewnętrznym obszarem Rosji, ale się buntowała i chciała niepodległości. I tu Putin odnosi sukces za sukcesem bez specjalnych reakcji Zachodu, łącznie z inwazją na Donbas w 2014 roku. Teraz Putin zauważył, czy jego rząd, służby i tak dalej, zauważył dużą słabość Zachodu. Jeśli chodzi o Unię, to nie ma o czym mówić. Unia jest beznadziejnie słaba politycznie na zewnątrz. Stara się być mocna w środku, co widzimy po sobie, po sporze naszym, w którym Polska próbuje tylko dokonać suwerennych zmian, które nie wchodziły w zakres traktatu. Tu Unia czuje się mocna, natomiast słaba jest, jeśli chodzi o politykę zewnętrzną. To znaczy każdy z większych krajów prowadzi politykę własną. Patrz, Niemcy z Rosją o sojusz surowcowy, to znaczy Rosja Niemcom surowce, a Niemcy Rosji produkty niemieckiego przemysłu, a żeby Rosja miała czym płacić, no to trzeba jej płacić za gaz. I stąd się wziął Nord Stream 2. Jeśli chodzi o Niemcy, bo jeśli chodzi o Rosję, to Nord Stream 2 wziął się z tego, żeby istniejące rurociągi przez Polskę, przez Ukrainę gazu nie dostarczało, czyli żebyśmy byli Rosji niepotrzebni. I tu Polska i Ukraina ten sam los
mają. Podsumowując, jeśli chodzi o to, czego chce Rosja, to chce krok za krokiem wracać do formy ZSRR. Tylko tu powstaje, panie redaktorze, pytanie, czy Rosja na takie działania ma siłę? Pan na początku mówił o tym, że Rosja jest mistrzem, jeśli chodzi o trzymanie Zachodu w napięciu. Tyle, że takie trzymanie Zachodu w napięciu, trzymanie Ukrainy w napięciu, to jest też utrzymywanie środków. Powstaje pytanie, ile wojska rosyjskie mogą stać przy granicy rosyjsko-ukraińskiej w gotowości. Ile pani chce? Znaczy, ile chce Putin? Tu właśnie jest różnica, ponieważ znowuż analitycy polscy, europejscy myślą w kategoriach cywilizowanego państwa demokratycznego. To będzie ich kosztowało miliardy. Otóż po pierwsze Putin zgromadził takie pieniądze. Ma chyba, znaczy Rosja, 500 albo 600 miliardów dolarów jako rezerwę, właśnie przede wszystkim z polityki surowcowej, przede wszystkim gazowej, bo umieli, dając po prostu mało Europie, pociągnęli cenę nawet do 10 razy wyższą niż poprzednio, więc rezerwy mają, to jest raz. Po drugie, nie muszą się tak liczyć ze swoim społeczeństwem, czyli na przykład z żołnierzami, tak jak my musimy, tak jak państwa demokratyczne muszą. W związku z czym Putin może to dość długo trzymać, ale też bez przesady. To znaczy on nie musi tego trzymać 10 lat, 100 tysięcy żołnierzy przy granicach ukraińskich. Otóż dość szybko ten konflikt będzie zmierzał do jakiegoś rozwiązania, tylko chcę powiedzieć, to rozwiązanie do przyjęcia dla Rosji jest takie, żeby dalej mógł eskalować napięcie, niekoniecznie środkami wojskowymi. Może te 100 tysięcy wycofać do baz, po czym w ciągu paru tygodni, tak jak teraz, znowu ich wprowadzić, tak to zrobił rok temu. No dobrze, panie redaktorze, ale co to wszystko ma dać Rosji, ma dać Putinowi? Nawet zakładając, że Rosja weszłaby szerzej na terytorium Ukrainy, bo przypomnijmy, że przecież cały czas Krym jest anektowany, to co to Rosji da? Jeśli chodzi o Krym, no to tam się cały czas, mówiąc kolokwialnie, kotłuje. Tam cały czas są jakieś zamieszki, jakieś ruchy, powiedziałabym, no tutaj, czy separatyści i tak dalej, więc co Rosji... Zamieszki, to po prostu są konflikty zbrojne. No, nazywając rzecz wprost tak, konflikty zbrojne, ma pan rację, może za dużo eufemizmów używam. I atakują po prostu armię ukraińską. No tak, to, ale dobrze, to co da Putinowi to, że będzie miał większy niż obecnie kawałek Ukrainy, jeżeli wejdzie? Ale ja nie mówiłem, tak? Że Rosja musi wejść, armia rosyjska na Ukrainę. Ja mówię o czymś innym, zupełnie. Jeśli Rosja nie dostanie tego, co chce, zaraz do tego konkretnie wrócę, to wtedy armia rosyjska wyjdzie na Ukrainę, pewnie nie za dużej inwazji, oczekując, że Zachód nie zareaguje na nią zbyt stanowczo, tak jak się Bidenowi wysypało na konferencji prasowej i to pytanie, czy się wysypało, czy nie, to dopiero się okaże, jak gdyby Rosjanie małej inwazji dokonali. Otóż celem nie jest inwazja na Ukrainę. Celem jest, to bardzo ładnie mi napisał mój kolega, Zachód chce, żeby Ukraina nie była rosyjska, a Rosja chce, żeby Ukraina nie była zachodnia. Czyli żeby zatrzymać ją na drodze do Unii Europejskiej i do NATO. O to chodzi. Natomiast jeżeli nie zobaczymy celu Rosji, to już mówię, co tym celem jest, to wtedy nie będziemy wiedzieli, czego się mamy spodziewać w następnym kroku. Rosja nie chce się zatrzymać na drodze do uznania jej jako jednego z trzech bądź czterech rozgrywających na świecie. Czyli Rosja nie chce spaść, czy chce się wspiąć na poziom rywalizacji pomiędzy Chinami a Ameryką. Ponieważ jest NATO za słaba, to z jednej strony buduje
sojusz gospodarczy z Niemcami, mając nadzieję, że w ten sposób wyeliminuje Unię Europejską z tej gry, albo uczyni ją dogodnym partnerem, natomiast ona, Rosja, chce się wspiąć na poziom Chin i USA. Ponieważ jest za słaba właśnie gospodarczo, to musi stanąć na razie przy boku Chin. Znaczy, złudne są myślenia niektórych analityków, polityków amerykańskich, że da się Rosję odciągnąć od sojuszu z Chinami. Gra Rosji powinna być taka, w jej interesie tego ZSRR 2.0, żeby przy boku Chin wzmocnić Chiny, żeby Chiny dawały sobie radę w rywalizacji z Ameryką, a jak się uda osiągnąć przewagę nad Ameryką, to Rosja spróbuje cały czas zresztą tak wpływać na Zachód, na zachodnią Europę przede wszystkim, ale i na Afrykę, co widzimy, i na Amerykę Południową. Rosja idzie śladami Chin, zdobywając swoje wpływy i w Afryce, i w Ameryce Południowej. Tylko pytanie, panie redaktorze, jak w przyszłości Chiny będą traktować Rosję? No bo w tym sojuszu ewidentnie Chiny są silniejszym partnerem. I to jest najważniejsze pytanie. Otóż jeśli Rosja zostanie sam na sam z Chinami, to Chiny ją zmajoryzują, co zresztą wolno robią od strony Syberii, wchodzą tam miękko i bez konfliktów zbrojnych, a nawet prawie w ogóle bez konfliktów na razie. Otóż sama Rosja nie będzie partnerem dla Chin, w związku z czym myśli, że da się taką zbudować relację uzależnienia Europy militarnego, surowcowego i być może innego. Tak da się, po to prowadzi te wszystkie akcje dezinformacji, czyli także wpływania na kulturę, na cywilizację. Tak się uda uzależnić Europę, że będzie mogła razem ze tą Europą pod przewodnictwem Rosji przeciwstawić się Chinom. To jest mniej więcej plan na wszystko. Tylko pytanie, czy Chiny tego przypadkiem nie widzą, bo owszem, w związku z pandemią koronawirusa trochę, że tak powiem, postrzeganie Chin w Europie się też zmieniło, ale zarazem przecież Chiny mają i chcą mieć, jeśli chodzi o Europę, powiązania gospodarcze, mówiąc wprost, chcą robić biznes. Więc czy nie jest tak, że Chiny będą pierwsze, żeby Rosję jednak trochę hamować w tych jej zapędach? Chiny są pierwsze, ponieważ to Chiny budują równolegle ten lądowy jedwabny szlak i proszę zobaczyć, co się na nim dzieje. Ten jedwabny szlak, główny jego tor, bo tam kilka może być, idzie na pewno na początku przez Kazachstan, a potem główna linia idzie przez Polskę, ale przez Białoruś. I co stało się? Po pierwsze, Rosja dokonała już faktycznie anszlusu Białorusi i już ten szlak białoruski będzie pod kontrolą rosyjską. Pod kontrolą także armii rosyjskiej. To na pewno dla Chin wesołe nie jest, ale na tym odcinku Chiny mogą różnymi drogami iść. Ale też pojawiły się głosy, panie redaktorze. Skończę, bo najważniejsza rzecz to jest Kazachstan. Nie da się z Chin wyjść inaczej do Europy niż przez Kazachstan. Co stało się w Kazachstanie? Został mniej więcej dyktator suwerennościowy Nazarbajew obalony i mamy prezydenta, który jest prorosyjski, który sam zaprosił wojska rosyjskie. Jak tam będzie, tego nie wiemy, ale wiemy jedno. Szlak jedwabny przez Kazachstan chiński będzie pod kontrolą Ale też pojawiały się takie głosy, i o to właśnie chciałam zapytać, że to, że wojska wysłane tam przez Putina relatywnie szybko zawinęły się do domu, wynikało właśnie z tego, że Chiny były niezbyt zadowolone, tak że jest. Im Rosja wchodzi na jedwabny szlak. Tak jest, tak jest. Ale to pokazuje, to nie oznacza, że Rosjanie się tam zawinęli i sobie poszli. Teraz Kazachstan będzie polem walki pomiędzy wpływami chińskimi, rosyjskimi i mam nadzieję, że Amerykanie nie odpuszczą Kazachstanu do końca. Ale właśnie mniej więcej Kazachstan pokaże nam, jak się gra w skali światowej na takim mniejszym polu, bo jest dla Chin niezbędny. Nie da się inaczej tego jedwabnego szlaku lądowego poprowadzić. Jeszcze pozostaje kwestia morskiego i tutaj jest kwestia
rywalizacji z Ameryką, bo Amerykanów na oceany puścić nie chce. Panie redaktorze, zostało nam 7 minut, a temat Ukrainy jeszcze dziś wróci. Ja chciałabym przejść do spraw polskich i zapytać pana o to, co z reformą sprawiedliwości. Wiemy, że pojawiły się dwa projekty. Jeden to jest projekt prezydencki zakładający likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, przeniesienie jej sędziów do innych izb lub w stan spoczynku i powołanie Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sędziów. Drugi projekt to jest projekt poselski posłów Prawa i Sprawiedliwości. On zakłada, że Izba Dyscyplinarna pozostanie, ale będzie zajmowała się innymi niż sędziowie zawodami prawniczymi jako instytucja odwoławcza. Dziś Rzeczpospolita podaje, że wszystko wskazuje na to, że oba te projekty zostaną połączone. Jak pan się do tego odnosi? Czy pan widzi szansę na takie połączenie? Powiem coś, to chyba jest śmieszne. Tak jak dużą pewnością siebie opowiadałem panie geopolityce, to jeśli chodzi o sytuację polską, takiej pewności nie ma. Ponieważ tutaj bym powiedział, te ośrodki polityczne Zjednoczonej, powiedzmy, prawicy grają dość oddzielnie i mamy tak, propozycję Kancelarii Prezydenta, mamy propozycję partii PiS, czy posłów partii PiS i mamy twardą propozycję partii Zbigniewa Ziobro. Myślę, że... Rozumiem, że propozycja partii Zbigniewa Ziobro, czyli Solidarnej Polski, to jest po prostu nierobienie niczego, tak? Tak. To znaczy uniemożliwianie bardziej umiarkowanym siłom w PiS-ie zrobienia czegokolwiek pod tytułem czego byście nie zrobili, zdradzacie Polskę, czyli prowadzenie do stałego konfliktu z Unią Europejską. Co jest o tyle ciekawe, że gwarantuje, według mnie przynajmniej, jeżeli nie zagasimy sporu z Unią, nie dostaniemy pieniędzy, to wtedy w przyszłej, może wcale nie zbyt odległej, terminie, dacie wyborów, będzie jasne, że opozycja powie, my spełniamy warunki Komisji Europejskiej i TSUE, więc dostaniemy kasę. Komisja i TSUE powiedzą jasne, oczywiście zaraz. I opozycja może wygrać wybory, więc PiS musi te pieniądze załatwić wcześniej, jeśli chce mieć szansę wygrania wyborów. Więc co robi Ziobro, to widzimy. W związku z tym według mnie konkurujące ze sobą ośrodki PiS-u i prezydenta. Z tej publikacji Rzeczpospolitej, przepraszam, że wejdę w słowo, wychodzi, że to projekt prezydencki miałby być podstawą prac. Mamy minutę, więc tak na puentę, panie redaktorze. Myśli pani, że to ważne? Ja myślę, że znaczy pewną projekt prezydenta ma pewną przewagę. Jak prezydent się odezwał z tym projektem, ambasada amerykańska powiedziała, bardzo się nam to podoba. Powiedziała tam wszystko jedno co. Powiedziała, że prezydent jest dzielny i walczy o praworządność. Więc od strony politycznej tak może być. Od strony technicznej to nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, żeby się dogadać z Ameryką i dogadać się z Unią, a żeby Ameryka pomogła nam dogadać się z Unią. Koniec. Panie redaktorze, ostatnie pytanie, jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną w Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli faktycznie byłoby tak, jak pisze Rzeczpospolita, że powstaje nowy projekt oparty bardziej na tym prezydenckim projekcie, silnie krytykowanym przez Solidarną Polskę, to co robi Solidarna Polska? Czy to grozi kolejnym zamieszaniem wewnątrz Zjednoczonej Prawicy w tym momencie? Grozi, ale jakby partia Ziobry umie cały czas żyć, nie powiem jak Rosja, ale coś w tym rodzaju, tworzą cały czas napięcie i właśnie silna jest tym tworzeniem tego napięcia, więc dla partii Ziobry to żadna nowość. No, to było mocne porównanie, ale nim skończymy naszą rozmowę... Chodzi mi tylko o taktykę. Dobrze, panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Józef Orzeł, publicysta, szef klubu Ronina, był naszym gościem. Zbliża się 11:30, za chwilę informacje.